silnik się wkręca na obroty. Ty wiesz, do jakiej prędkości możesz ten samochód rozpędzić na drugim biegu? No, jak sprawdzałeś to? Do 107 km na godzinę. Na co coraz większa. Ministra Środowiska też szacuje koszty na te 3 dekady na 50 miliardów. Już poprzednia publiczna Wiśle wielka kosztowała nas 12 miliardów złotych straty. To są wielkie pieniądze. Z jednej strony powodzie, z drugiej strony susze. Dlaczego susze, skoro pada więcej? Dobrze, spadnie więcej, ale jak spadnie, to spadnie tyle samo. To w wyższej temperaturze ta woda szybko wypaduje. Więc jak jest susza, to ona się bardzo intensywna. No to już zawsze tam 6 minut, tak, że 10. Jak spadnie, a później nie pada, nie pada, nie pada. No, jestem na Armii Krajowej, tak. Szybko wysusza i rośliny przychodzi. Ale też pada gdzie indziej. Tam, gdzie wcześniej przesłały się strefy klimatyczne. Zmieniają się monsuny, zmieniają się zachowania wzorców pogodowych. I tam, gdzie, nie wiem, w Indiach na przykład uprawialiśmy, mieliśmy wspaniałe plony, teraz nie przychodzą monsuny. Albo w rejonie Morza Śródziemnego, to już jest ewidentne. Tam modele klimatyczne już od dawna przewidują, że będzie się wysuszać. Będzie mniej padać, bo opady przesuną się na północ i będzie cieplej. No i to prowadzi do wielu niemiłych rzeczy. W 2007 roku wschodnią część Morza Śródziemnego, Syrię i okolice, nawiedziła bezprecedensowa susza. Uprawy popadały, setki tysięcy ludzi, się rzuciło się pompować wody gruntowe, skoro nie było deszczu, wypompowali, tysiące wiosek zostały opuszczone przez ludzi. Ci uchodźcy wynieśli się do miasta bez dochodu, bez mieszkań, bez pracy, bez właściwego kształcenia. To zdestabilizowało sytuację w Syrii w olbrzymim stopniu, powodując nabrzmienie konfliktu, który wybuchł w ramach arabskiej wiosny. Zresztą arabska wiosna zaczęła się od wysokich cen żywności i protestów na tym tle. I teraz mamy konflikt w Syrii, rozlewanie się fali islamskiej na Irak. Więc to samo zaczęło się od zmiany klimatu, która była przewidywana dużo wcześniej. Teraz myślimy o dziesiątkach milionów uchodźców, którzy będą myśleć, jak się ratować przed tym problemem. Egipt na przykład też olbrzymi problem, bo to rosnąca populacja. Za chwilę będzie zalewane przez słone wody morskie Delta Nilu, a kraj poza Deltą Nilu i wąskim pasem to jest pustynia. Więc te problemy będą nam się nasilać. Też mamy problem z przesuwaniem się monsunów. W Kalifornii teraz mamy suszę, no, prawdopodobnie tysiąclecia. To samo Środkowy Zachód, Stanów Zjednoczonych. Tam dochodzi zanik lodowców, bo nie ma lodowców, nie ma opadów śniegu w zimie dużych, a jak są, to wszystko szybko stopnieje, więc mamy później wiele miesięcy suszy. No więc ten cykl wodny, jego zaburzenia będą jedną z poważniejszych.